tytuł Epitafia katyńskie, wypukłe litery na rdzawej tablicy, podobnej do żeliwnych tablic upamiętniających ofiary zbrodni. Mapa Polska podzielona na tereny okupacji niemieckiej i sowieckiej. Na mapie Związku Sowieckiego zaznaczone Miednoje, Katyń, Mińsk, Kuropaty, Kijów, Bykownia, Charków, Piatichatki. Polski cmentarz wojenny w Miednoje. Między drzewami wznoszą się wysokie krzyże. Cmentarz ofiar totalitaryzmu w Charkowie. Tablice upamiętniające pomordowanych ułożone wzdłuż alei. Polski cmentarz wojenny w Katyniu. Żeliwna ściana, brama pamięci z odciśniętymi nazwiskami ofiar zbrodni. Na murze umieszczone w 6 rzędach żeliwne tablice epitafijne pomordowanych z imionami, nazwiskami, datami urodzenia, stopniami wojskowymi. Zdjęcia portretowe i rodzinne, odręczne listy. Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, kochany Józko, żyje z Pana Marysia. Tytuł serii Epitafia katyńskie. Zdjęcia przenikają się i łączą zbiorową fotografię. Fotografia przedarta. Wyłania się spod niej zdjęcie niemowlęcia. Byłam wtedy za mała, żeby ojca zapamiętać. Lektorka. To, co o nim wiem, pochodzi przede wszystkim od babki. Fotografia ślubna. Ojciec. To był pomnik. Zdjęcie Feliksa Miszczaka z żoną. Gdy zbliżała się wojna, powiedział mamie, która by się zabezpieczyć chciała wypłacić z konta pieniądze. Nie wolno. Polska potrzebuje. Pamiętam jeden obraz. Siedzimy z mamą w dorożce, a on podchodzi do nas, całuje na pożegnanie i mówi: no to czas na mnie. Lektor. Feliks Miszczak w czasie I wojny światowej powołany został do wojska rosyjskiego. Carscy żołnierze odjeżdżają pociągiem. W 1917 roku wstąpił do utworzonego w Rosji pierwszego Korpusu Polskiego, dowodzonego przez generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Uczestniczył w walkach o Bobrujsk. W 20 roku brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Polska piechota wybiega z okopów, za nią jedzie kawaleria. Lektor. Po zakończeniu wojny początkowo służył w żandarmerii polowej, a następnie został funkcjonariuszem Policji Państwowej na posterunku kolejowym w Brześciu nad Bukiem. Dokument mianuje pana z dniem 1 stycznia 1925 roku starszym przodownikiem. W sierpniu 1939 roku był komendantem policji w schludnym miasteczku Szereszów na wschód od Puszczy Białowieskiej. Archiwalny film maszeruje oddział polskich policjantów. Jesienią 1939 roku starszy przodownik Feliks Miszczak został aresztowany i osadzony w obozie w Ostaszkowie, w budynku prawosławnego klasztoru, gdzie więziono polskich policjantów. NKWDziści prowadzą jeńca. W kwietniu 1940 roku rozpoczęły się egzekucje w więzieniu NKWD w Kalininie. Ofiary grzebano w zbiorowych dołach nad rzeką Twierdzą koło wsi Miednoje. Inscenizacja. NKWDzista telefonuje. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. W latach 50. słuchałyśmy z babcią radia Wolna Europa, gdzie powiedziano, że jeńców z Ostaszkowa zatopiono na barkach na Morzu Białym. Lektorka. Dopiero w latach 90. po otwarciu sowieckich archiwów dowiedziałam się, jak naprawdę zginął mój ojciec. Żeliwna tablica z polskiego cmentarza wojennego w Katyniu z inskrypcją. Starszy przodownik Feliks Miszczak, urodzony 15 stycznia 1896 roku w Zalesiu. Komendant posterunku Policji Państwowej Szereszów, powiat pruszański. Rok 1940. Scenariusze i realizacja Paulina Brzezińska, Maciej Dancewicz, Marek Drążewski, Paweł Pawlicki, Piotr Weichert. Producent Mirosław Chojecki, Piotr Weichert, produkcja Media Kontakt.